Kolejna edycja odlotowych Suwałk za nami. Na miejscowe lotnisko w minioną sobotę przybyły tysiące mieszkańców i gości. Na niebie toczyło się wyjątkowe widowisko, a na ziemi wielki rodzinny piknik. Się spodobały samolotmi. No one trąbiły. Trąbiły, no? Jak, tak samo takie, jak pociąg. Wśród obserwujących popisy najlepszych pilotów byli również starsi widzowie. My jesteśmy już tutaj drugi raz. No ostatnio jak byliśmy, to tak może trochę mniej oglądaliśmy, bo nie wiedzieliśmy o tych pokazach wieczornych, a dzisiaj przyjechaliśmy specjalnie wcześniej, żeby zostać właśnie na pokaz wieczorny, chociaż te w ciągu dnia są przepiękne. Jesteśmy bardzo wzruszeni i zadowoleni. Wcześniej mąż jest zainteresowany w ogóle lotnictwem. Jeździliśmy do Giżycka, tak może z 3 razy. No i się cieszymy, że mamy teraz bliżej, bo mieszkamy niedaleko Suwałk. Suwałki się po prostu otwierają właśnie na takie imprezy, bo wcześniej, jak tu właśnie żona mówiła, jeździliśmy do Giżycka, ale w Giżycku to były te, no, pokazy były takie mniej może takie spektakularne, bo samoloty wlatywały z Wilanowa, spod Kętrzyna. No i już mieliśmy ten taki jakby towar taki podany, a tutaj po prostu widzimy to wszystko jakby od kuchni. No i jest o wiele lepiej. Także fajna impreza i będziemy przyjeżdżać tutaj co roku. W zeszłym roku była 2-dniowa, a w tym roku jest 1-dniowa, ale to wypełnia w pełni właśnie no całość, nie, że jest fajnie. A jak się Państwu podoba atmosfera? No jest bardzo fajnie, naprawdę impreza jest bardzo fajna. Mieliśmy problemy z dojazdem tutaj i w zeszłym roku byliśmy, przepraszam jeszcze raz, tutaj byliśmy na parkingu, ale zaparkowaliśmy w centrum, w mieście i przyjechaliśmy autobusem, to autobusem jechaliśmy tutaj prawie godzinę, takie korki. No to widać, że jest wielkie zainteresowanie, naprawdę. Znakomita pogoda i niecodzienne widowisko faktycznie sprawiły, że na lotnisko ciągnęły tłumy. Organizatorzy zapewnili przybyłym wiele atrakcji, ale niewątpliwym gwoździem programu były pokazy wieczorne z wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych. Spektakl był naprawdę ujmujący.